Pochodzą z różnych światów, ale tworzą duet idealny. Swoją receptą na szczęście dziennikarka dzieli się z przyjaciółkami. Grażyna Torbicka, 60. L. i jej mąż udowodnili, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Mimo przyzwyczajeni wieku zdecydowali się na poważny krok. I mają co świętować. Zakochali się niemal cztery dekady temu, a od trzydzieści osiem lat są małżeństwem. Niedawno Grażyna Torbicka opowiedziała o początkach jej związku. Najpierw trafiłam do obecnego teścia, który był lekarzem, i on mnie wysłał do swojego syna, który również był lekarzem, zdradziła. Reklama i dodała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. On mi to serce zainfekował, mówi ze śmiechem. Przekonuje. Że wbrew powszechnym opiniom, za sukcesem udanego małżeństwa nie stoi ciężka praca, a miłość, zrozumienie i wzajemna fascynacja. Jej ukochany jest cenionym kardiologiem. Mamy różne światy i dla nas jest to dobre. Mnie fascynuje, co robi mój mąż. Z kolei mój świat fascynuje dama, mówi. Ona także jest specjalistką od spraw sercowych. Choć w innym sensie. Często doradza przyjaciółkom w miłosnych dylematach. Ma patent na to, by sprawdzić, czy dana relacja ma szansę przetrwać kryzys. Stań obok własnego związku. Spójrz z perspektywy na tego faceta, z którym jesteś. Wyobraź sobie, że on wcale nie jest twój. Sugeruje koleżankom. Zapewnia, że jej metoda działa. Sama też ją stosowała stwierdziłam, że nie ma się czego czepiać, podsumowała z zadowoleniem. Niedawno spełniło się jej marzenie i przeniosła się z mężem pod Warszawę. Jestem szczęśliwa. Nie mogę, o sobie inaczej powiedzieć, przekonuje Grażyna. Zobacz więcej materiałów.